Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. To jest motodziennik na weekend. Zapraszam. Dzisiaj kilka bardzo ciekawych tematów. Jeden ultra ciekawy, i to z Polski, i myślę, że część z Państwa bardzo ucieszy i zainteresuje, a jeden z Rumunii, też nie najgorszy. I od niego zaczniemy. Czasem narzekają Państwo, że spora część informacji w motodzienniku poświęcona jest autom elektrycznym, a niewiele jest o nowych modelach aut spalinowych albo o nowych silnikach, na przykład spalinowych. I to nie do końca jest moja wina, że tak się dzieje. Po prostu przez 2-3 ostatnie lata większość motoryzacyjnych koncernów zamilkła, jeśli chodzi o rozwój motoryzacji spalinowej. Część oficjalnie ogłosiła, że jeżeli chodzi o silniki spalinowe, to już schyłek. Część, jak koncern Volkswagena, nie ma zamiaru inwestować w rozwój technologii, co najwyżej będą dopracowywać to, co jest. Natomiast część, jak BMW na przykład, siedzi cicho i planów tak do końca nie zdradza. Natomiast na szczęście ten kierunek zmian nieco się zmienił. Nie, nie brniemy już w tę przymusową, bezrefleksyjną motoryzację w takim tempie jak jeszcze dwa lata temu. I okazuje się, że zupełnie nowe konstrukcje jednak powstają. Na przykład w Porsche. Firma z ogromnym zaangażowaniem nie poddaje się i za wszelką cenę stara się uratować choćby 911 z napędem spalinowym. Jednym z pomysłów jest technologia paliw syntetycznych, które można by stosować równolegle ze zwykłymi. To znaczy, na testach homologacyjnych użyć syntetycznego, ale auto zbudować w taki sposób, żeby można było potem z niego normalnie korzystać i normalnie je tankować. Przynajmniej tak się domyślam, że to o to chodzi. Teraz dowiedzieliśmy się o zupełnie nowej konstrukcji, która być może trafi pod klapę 911. Będzie to silnik typu boxer, ale technologia może być wykorzystywana do produkcji silników rzędowych, trzycylindrowych albo sześciocylindrowych. Cechą szczególną jest cykl pracy. Nie czterosuwowy, czyli wlot, sprężanie, praca, wydmuch spalin któremu towarzyszą dwa obroty wału korbowego. Ta opatentowana wspólnie z inżynierami z rumuńskiej Politechniki Technologia daje nam silnik sześciosuwowy. Wał korbowy z korbowodem połączony byłby przekładnią planetarną, sam wał obracałby się w pierścieniu zębatym, byłyby dzięki temu dwa górne, martwe położenia tłoka, czyli dwa zapłony teoretycznie, dwie różne pojemności komory spalania. A cykl pracy miałby wyglądać następująco: sów ssania, sów sprężania, sów pracy, znowu sprężania, znowu pracy i wydechu. Na razie bez przekroju czy jakiejś animacji trudno to sobie wyobrazić, ale silnik w teorii przynajmniej osiągałby większą sprawność niż tradycyjne konstrukcje. Oraz oczywiście zużywał mniej paliwa i emitował mniej CO2 czy spalin. I to pierwsza spalinowa ciekawostka na dziś. Druga jest z Polski, ale po kolei. Dwóch miłośników klasycznych motocykli, panowie Sebastian Szymaniak oraz Tomasz Kuśnierz, postanowili, jak się domyślam z miłości do polskich konstrukcji motocyklowych, głównie Junaka i Sokoła, Zbudować nowoczesny silnik, który zwłaszcza do tego pierwszego pasowałby na zasadzie Plug and Play i zwłaszcza dla młodszych widzów kilka zdań wyjaśnienia. Sokół to opracowany w Polsce, choć trochę wzorowany na amerykańskim Indianie, motocykl z prawdziwego zdarzenia. Pierwsza polska tego typu konstrukcja, produkowana w latach 1934-1939 w dwóch podstawowych wersjach. 600 była boczno-zaworowa, chłodzona powietrzem i oczywiście czterosuwowa. Miała 18 koni, sokół 1000 wyposażony był w litrowy silnik, miał on około 20 koni i to były bardzo udane konstrukcje, których rozwój wstrzymała oczywiście Druga wojna światowa. Sokołów 1000 powstało około 3400 sztuk, sześćsetek około 1400 i część z nich przetrwała do dziś. Egzemplarze do renowacji, mówimy o sześćsetce, kosztują około 150 tysięcy złotych. Ładne, gotowe do jazdy 200 tysięcy, za sokoła 1000 trzeba zapłacić nawet 350 tysięcy złotych. Po wojnie rozwój motocykli za tak zwaną żelazną kurtyną był mocno ograniczony. Duże maszyny czterosuwowe powstawały w Związku Radzieckim. Były to rzecz jasna bezlicencyjne kopie przedwojennych BMW głównie w stylu M72, i kasiek itd. Reszta od MZ przez rumuńskie panonie, czeskie jawy była najczęściej dwusuwowa. Wyjątkiem był polski junak. Nie te chińskie czy wcześniej koreańskie imitacje. Oryginał produkowany był w latach 1956-1965 i został opracowany w Polsce łącznie z silnikiem, który miał 350 cm3, 17 koni, ale co najważniejsze, był to silnik czterosuwowy. No, i wracamy do czasów współczesnych na Podkarpacie, gdzie siedzibę ma firma OHRV, założona w 2020 roku po to, by zagospodarować dekadę doświadczenia i nadać projektowi, czyli próbie zbudowania współczesnego polskiego silnika motocyklowego, bardziej profesjonalny i rozwojowy charakter. I czy to się udało? Owszem, firma ma w ofercie dwie konstrukcje, 500 oraz silnik widlasty o pojemności 1100 cm3. O mocy 70 koni, a skrót OHRV pochodzi od rodzaju zastosowanego rozrządu jest to jeden obrotowy zawór w głowicy. Silnik można zamówić i po prostu zamontować w ramię Junaka. Kosztuje 35 tysięcy złotych razem ze skrzynią. Na stronie projektu, link w komentarzu albo opisie znajdą Państwo kilka filmów dokumentujących postęp prac. Ten silnik pracuje nieziemsko przyjemnie i nie mogę się doczekać, aż usłyszę go na własne uszy. No i mam nadzieję, poczuję go któregoś dnia pod siedzeniem. Co ciekawe, projekt otrzymał wsparcie ze strony Unii Europejskiej i z jej środków został w sporej części sfinansowany. A skoro jesteśmy przy ciekawych konstrukcjach, to firma BMW całkiem niedawno pochwaliła się czymś, co zostało opracowane jeszcze w latach 80., kiedy to firma BMW postanowiła rzucić wyzwanie Mercedesowi, który jak wiemy, ogromnym nakładem środków szykował S-klasę model W140. I by z tym modelem konkurować, głównie z jego najmocniejszą wersją z silnikiem V12, BMW postanowiło zbudować silnik 16-cylindrowy. Projekt Super Seven albo później Secret Seven powstał w 1988 roku. Już istniejący silnik BMW 5.0 V12 zmodyfikowano, dokładając po dwa cylindry z każdej strony. No i 16-cylindrowe Monstrum miało 6,7 litra pojemności, 410 koni, 625 Nm. No i ten silnik działał. Powstały dwa prototypy, przynajmniej dwa prototypy z tym silnikiem. Oba bazujące oczywiście na modelu 7. Oznaczenie na klapie to BMW 767. Pierwszy bazował na modelu E32 i miał dodatkowe wloty powietrza z tyłu, bo się chłodnice z przodu nie zmieściły. Natomiast ten drugi to już rozwinięcie, czy raczej interpretacja na melodię E38. I ten samochód wyglądem. Nie straszył. Jeśli dobrze pamiętam, to na początku lat 90. informacje o tych konstrukcjach chyba nie ujrzały światła dziennego. Tak właśnie podobno było. Pamiętam natomiast, jak kilka lat później, już na przełomie wieków, gdy BMW kupiło Rolls-Royce'a, to silnik V16 znowu wrócił na tapet, ale pozostał niezrealizowaną ideą. No i wróćmy do czasów bardziej współczesnych, czyli do wczoraj, do dziś i jutro. Kilka dni temu przegłosowane zostały cła na chińskie auto elektryczne. Niemcy się temu sprzeciwiali, niewykluczone, że konsekwencje w postaci wojny handlowej właśnie dla nich będą najbardziej dotkliwe. Polska głosowała za. Natomiast powiem Państwu, że ja tak nie do końca to wszystko rozumiem to znaczy mam wrażenie, że to jest trochę próba odwrócenia naszej uwagi od prawdziwego problemu. Tak się robi przecież dość często na przykład teraz nie rozmawiamy już o powodzi. Ale o alkoholu w tubkach. A jeśli wrócimy do aut, to wydaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy jako Europa ugryźć skutecznie Chińczyków i ich powstrzymać, to powinniśmy nałożyć cła na auta spalinowe i hybrydowe sprowadzane z Chin, bo przecież tych konstrukcji jest bez porównania więcej. To właśnie one budują tutaj chiński przyczółek w Europie, no i sprzedają się bez porównania lepiej od swoich elektrycznych odpowiedników. A najlepszy przykład to statystyki najpopularniejszej chińskiej marki w Europie czyli MG W zeszłym roku MG sprzedało u nas 230 tysięcy samochodów, dwa razy więcej niż w roku 2022. Ile z nich było elektrycznych, czyli ile z nich było modelem MG4? Mam tylko szacunki, jest to mniej więcej co dziesiąte sprzedane auto, więc z tych 230 tysięcy, prawdopodobnie jakieś 20 tysięcy, to są samochody elektryczne i jest to model MG4. I bardzo dobrze, bo tym się fajnie jeździ. Ale też bardzo źle dla tych, którzy go kupili, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, skąd przyszły informacje o licznych skargach na ten model, podobno wyjątkowo awaryjny. Ale to tak na marginesie, bo to, co się sprzedaje, jeżeli chodzi o chińskie samochody, to są oczywiście spalinowe suwy. Zresztą, dawno nie mieliśmy w redakcji elektrycznego Chińczyka, a bardzo dużo spalinowych. Pod koniec ubiegłego roku był jakiś wysyp elektryków, mniej lub bardziej egzotycznych marek, ale to się uspokoiło. I teraz mamy na przykład o 5 z silnikiem benzynowym. Opowiemy Państwu o niej w piątek. Wersja elektryczna tego auta nie jest nawet w Polsce wyceniona. Więc myślę, że warto to wszystko sobie na spokojnie obserwować. O co w ogóle w tej Europie chodzi? Czemu tak walczymy z tymi chińskimi samochodami? Czemu akurat walczymy z elektrykami, a nie z palinowymi czy hybrydowymi? Przecież to one zajmują ogromną część rynku. To wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i widzimy się już jutro w poniedziałkowym Motodzienniku. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.